Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, z wami jest Bert. Dzień dobry. I dzisiaj, moi drodzy, robimy... O Boże, nie zdążyłem nic powiedzieć, po prostu mnie dmuchnął! O to chodzi. No, dobra. Po co tłumaczyć? Każdy wie, o co chodzi. Tak, Batman dmucha. Słuchajcie, jest nowe auto. Znaczy nowe auto, już od dłuższego czasu to auto jest, ale dopiero ostatnio je streamingowaliśmy, także okazało się bardzo lekkie i bardzo fajne. Zobacz, po prostu czekaj, chodź tu na górkę, na wzniesienie. Patrz, 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 tu, patrz, tu. Ej, trzeba kiedyś spróbować dmuchania na obrzeżach miasta, bo tam może być ciekawie bardzo. No nie? W sumie? Kto wie? Ej, ale naprawdę fajnie auto to latka. Tak, cudownie. Fajnie auto to latka. Tak, dokładnie. Dobrze. Tak, dokładnie. A w ogóle, właśnie, bo widzowie pytali, czy zrobimy Batman dmucha Batmana. Nie, nie zrobimy tego, ponieważ Batman drugiego Batmana nie jest w stanie dmuchnąć. Batman to jest bardzo ciężki pojazd. Nawet, nawet cargo bob nie jest w stanie go podnieść. Tak. Dobra, myślę, że chyba tak w ten sposób po prostu bokiem je dmuchniesz. O! Basen? Na wysokość chyba. Będzie basen? Nie, właśnie, bo tu są baseny. Zapomniałem całkowicie. Nie, i spoko, dobrze jest, nic się nie stało. Bezpiecznie wylądowałem. Znaczy, jeżeli można nazwać bezpiecznym lądowaniem, oczywiście, nie? Znaczy, póki żyjesz, to jest bezpieczne, nie? Yeah. Dobra. I tutaj, Paweł, tutaj. Tak? Tutaj. Zobacz, co tu się dzieje. Już jadę zobaczyć. Potencjał. Tu trochę krzywo jest, ale może być potencjał fajny, dobra. O! Tu? O, chłopie! Faktycznie. Jest mega potencjał. Bo to się nazywa dopiero te no naturalna wyskocznia. No. Pięknie. Dobra, gdzie tam jesteś? Basen? Jadę do ciebie. Nie, basen, spokojnie. Jak nie, basen? Nie, żaden basen. Chłopie, ja lądować potrafię. O, bo teraz możemy tu, a nie, dobra, tu stoi drzewo, to się może nie udać. Dobra, spokojnie, wszystko, zaraz znajdziemy jakąś tutaj, patrz, kolejna. Tu można dmuchnąć, czemu by nie? W stronę diamencika polecisz chyba. Chyba tak. Oj, dobra, okej, nie, dobra, wyszło, nie pykło, raz. Ale... Najważniejsze, basen? Że nie basen. Całe szczęście, że nie basen. Bo tutaj po prostu w tym mieście, jakim jest Los Santos, każdy musi sobie strzelić basen obok domu dosłownie. No właśnie, tak to dziwnie wygląda. Michael też ma nawet basen. Tak? O. Mhm. Dobra, poczekaj, może już nie... Czekaj, tak? Tutaj? No dobra. No tutaj, tylko że teraz ostrożniej tak. Dobra, dobra, nieważne. Nie, nieważne, nie, to jest bardzo złe miejsce. Chodź, pojedziemy stąd. Ale zobacz, tutaj jest fajne miejsce, patrz, tutaj na przykład. Gdzie? Albo nie, dobra, nie, to jest mało... Chociaż! No dobra. Powiedzmy. Gdzie tam leci? Specjalnie ominąłem. Chodź tutaj, zobacz. Tędy pojedziemy. Zobacz, i tutaj, o. I tu. Ja pamiętam, że raz tutaj, nie wiem jakim autem, ale stąd teraz tak mocno poleciałeś, że dosłownie no nie. Aż do salonu gier tam doleciałeś kiedyś. Oj, drzewko chyba było, nie? 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 Baner. Złapałem baner, słuchajcie. Chyba Bruce Banner. Musimy, wiesz co, bardziej pod kątem mnie strzelisz. Bo to jest fajny potencjał, żeby daleko polecieć, ale... Ale... No właśnie. Ale... Wszystko ma swoje ale. Trzeba bardziej pod kątem, to znaczy się... o, bardziej chyba tak. Dobra, będzie znowu baner? Tak, był baner. Dobra. A tam jest jakiś baner? No, szprung. Prunk. Ej, ale to auto jest mega, po prostu patrz, normalnie przyjeżdża przez wszystko. No nie, czy ja utknąłem? Stary, po aucie mogę wjeżdżać. Po karetce pogotowie nawet. Jak to? Normalnie, patrz, robisz tak. Oh, come on. Robisz tak, o, cyk. Mistrz. Dobra, nieważne. Chyba rozjecham tego, pracownika karetki. Pracownik karetki? Co to w ogóle jest? No medyk. Pracownik karetki. Tak. Dokładnie. Paweł. O, tutaj dmuchnij, dokładnie. No, nie pykło. Myślałem, że będzie bardziej niszczycielski. Tak, też tak myślałem, ale jakbyś może... Ej, co jest w ogóle, jak na policja mnie goni? Za co? Niż mi uratował. Za co? Wać. Postawę ludzką. Kocią. Wiesz co, chodź... Tutaj, tu popatrz, poczekaj. Tu będzie dobrze. Baner. Tak jest, złapałem baner oczywiście. Tak śmiesznie, bo tak prosto wkroczę, nie?
Bo tam na banerze krocze były akurat takie dziwne. No ale dobra. Gdzie ty jesteś? No poczekaj, bo na dachu wylądowałem, ale zobacz, patrz teraz. Patrz na to. No poczekaj, te latarnie mnie. On nie śmiela. No co za gościu, poczekaj. Nie, basen! Jezu, do basenu prawie wleciałem. Całe szczęście. Baseny są fajne. No, faktycznie. Ja pojadę teraz bokiem. No, nie no, co za... Nie da mi wyjechać, no. Spróbuj, no. Co za gościu. Oj. Poczekaj. O! Tutaj będzie dobrze. Policjanci po ciebie przyszli aż tutaj do mnie, no. Nieprawda? Tak? No. Ej, patrz, mam otwarte drzwi. Ale nie. Co, odmuchniesz we mnie policjantem pewnie, nie? Nie. No kurde, miało polecieć. No. Dalej. Jak miało polecieć dalej, jak było tutaj drzewo? Gościu. No w sensie, żeby nie mogli kurde wsiąść do swojego auta. Co? O! O kurczę, no mega. Dobra, wiesz co, chodź, zobaczymy tutaj jeszcze jakieś miejsce, punkt, takie wydmuchu. O, a nie, tutaj nie. Może koniecznie. Czekaj! O, mam pomysł. Gdzie? Masz pomysł? Gdzie masz teraz? Ja mam pomysł tutaj, patrz, bliżej, tu. Poczekaj, bo tu jest bliżej, tu. Patrz, po aucie przejechałem, widziałeś? Tylko musisz bardziej niżej zjechać, jeszcze bardziej niżej zjechać. O, i zobacz, i tutaj cię dobiję, no, tu. No nie. Dobra, nie pykło. To nie to. A jakby pykło, to znowu byłby baner, no. No, dokładnie. Werbel, gdzie ty uciekasz? No ja mam takie fajne miejsce, to znaczy... Ale można w dół jeszcze machnąć przecież, nie? Można w dół mnie dmuchnąć. Zobacz tutaj. Tutaj może nie będzie baner, ale będzie co innego. Dobra, czekaj, już jadę zobaczyć, co tam znalazłeś. O, na budynek chcesz mnie wdmuchać? Ale chwila, tak spróbujmy pod kątem. Pod kątem? Czekaj chwilę. A, że tu. Świetnie. Bardzo dobrze. Ej, co jest? Na innym kole wiszę. Tu też dobra. Jest. Tu też jest, look. Gdzie? Tu już w budynek nie powinieneś walnąć. No co ty? Poczekaj. Okej, okay, prawie na dach się złapałem. Zdarza się. Okej, okay, ale wiesz co, spróbujmy może w dół teraz. Bert, gdzie ty poleci? Gościu, co ty, gdzie ty latasz, no? Patrz, a gdyby na przykład mnie zmógłeś... Nie, może nie stąd, poczekaj, jeszcze kawałek. No, weź normalnie tą latarnię. Kto normalny latarnię stawia w takim miejscach? Okej, okay, zobacz, tutaj, w tym miejscu. No fajnie, wyleciałem i wleciałem do drugiego. Na drugą posesję wleciałem. Jak to na drugą posesję? Spokojnie, no, Berber, ale zobacz, tu jest taka... Tu jest taka miejscuwa, że normalnie mogę polecieć gdzieś tam daleko, head. No. Head forward. Tak jest, czekam na ciebie. Czekam na cię. Czekam na... Czekaj, zmieniam oponę. No co za... Ja ci zaraz dam dzień dobry, typie. Ale mnie korci, by teraz... Nie, poczekaj. O! I prawie wjechałem po budynku, nie? Tylko wiesz co, w drugą stronę chciałem akurat. Że w dół, wiesz? Jak to, że w dół? Aha, dobra. No, że... Jest, wybijaczu ty. Patrz. O, stary. Poleciał z góry. A on dalej trąbi, nie? On tam dalej trąbi normalnie w tym aucie. Ej, auto mi się kurzy. Zaraz je łupnie chyba. O nie, jest kłopot mały. Jaki kłopot mały? Co ty zrobisz? Gdzie ty jesteś? Bert. Ty gałganku jeden. Coś ty tam, co ty na dachu jesteś? Nie, gorzej. Na balkonie jesteś? O, wyjadę, dobra. O, super, wiesz co, znalazłem fajną miejscówkę, chodź pojedź za mną. Jest mega fajna miejscóweczka, myślę, że to będzie bardzo ciekawie. Zobacz, patrz, tu. Bardzo ciekawie, szczególnie, że Paweł dymy robi. Patrz, tutaj. No przecież epicko będzie. Wow! No, grubo. Nieudany skok kaskaderski. Ej, bo zaczynam jaki się coraz bardziej. Coraz bardziej zaczynam zobacz, się dymić, Paweł. Wiesz? Are you scared now? Dobra. Czemu ty latasz tam z tyłu? Ziom! To nie to! Ej, wiesz co, mam pomysł. Ej,
Musimy zrobić taki odcinek. Mam pomysł. Nie, bo wiesz co, bo te auto się już kopci. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tak, ale wiesz co proponuję zrobić? Efektywny koniec odcinka, no. Poczekaj, no bo ja właśnie, bo do końca odcinka zostało nam jeszcze dużo czasu. Ale... próbuję, że tak powiem... podjechać trochę... O, nie da się podjechać chyba. Mogę ci, spokojnie. Nie, o to chodzi, nie, bo to walnę po prostu tak ten... Ale nie, o to chodzi, spróbuj, a ja mam pomysł. No właśnie podbicie, szukam podbicia tu gdzieś. Ale nie, spróbujmy to, co chciałeś, tylko że ja mam pomysł, bo może fizyka tak dziwnie zadziała. No, to... poczekaj, dobrze, no. Ale nie, podjedź, tam gdzie wcześniej, tak jak wcześniej byś próbował to robić. Dobrze. No prawie. No, nie do końca o to chodziło, ale okej, nie? Dobra, wiesz co proponuję gdzie indziej? Mianowicie... Mam pomysł. Go. Co? A, dobra, już wiem. Okej. Nie wiem, o czym myślisz, ale wiesz co, tam też fajna miejscóweczka jest, jak najbardziej. Spoko. Można i tak. Poczekaj, tutaj? Nie, chyba nie, bo to... chyba nie za bardzo, bo to ten od razu walnę tam, to musielibyśmy tutaj chyba, tak? Musiałem tutaj stanąć. Właśnie. Tu nie spadnie. No postaram się. Okej. Chyba nie trafiłem trochę w ciebie chyba. No chyba trochę nie trafiłeś, no. No to przez ten pachołek taki, co tam był. Z pewnością. Wiesz co, zamieńmy się teraz, bo ogólnie... Jak to zamieńmy się? Nie, wiesz co, czuję potrzebę zamiany, wiesz? No co, bo ty wymiotujesz po prostu, tak? Tak, oczywiście. O, dobra, tutaj będzie dobrze. Chodź. Ja już widzę, jak tutaj do mnie ten. Tylko delikatnie. Tak, to jest skok na główkę. W wersji w samochodowej. Co nie? Idealnie. Po prostu pięknie. Patrz w powietrze, Paweł. Jestem pod wodą. Muszę wypłynąć najpierw. O, faktycznie, teraz widzę, jak tam ten lądujesz. Ej, Boże, ja mam do przepłynięcia, normalnie masakra jakaś. Spokojnie, ratownicy już płyną. Cześć, Bert. Potrzebuje pan uratowania? Ale rzeczywiście, że nie. Gdzie pan jest? Halo? Ja pana uratuję. Nie, pan to mnie chce chyba skrzywdzić. Nieprawda. Pan jest szarkiem normalnie. Dam. Coś ten deseń, nie? Tak jest. Dobra, już tam płynę. Musimy zaraz ten... musimy przyzwać sobie nowe samochody po prostu. To jest po prostu... nie! O! Zepsuta ryba wypłynęła na powierzchnię. Jestem agentem FIB, uratowałem nas od złego rekina. Czekaj, gdzie tu schodzi? No tutaj musimy na ulicę wyjść. Co? Chodź tu normalnie, zaraz cię wypatroszę. Chodź tutaj, powiedziałam. Stój! Stać! No panie, no co pani miesz trafić, co za kot normalnie. Nie umiałem tu trafić. Dobra, okej, okay, nieważne. Dobra, i no Boże, znowu na tym jestem. Dobra, muszę zadzwonić tak mi do Morse Mutual. Ta dostawa. Okej, okay, Morse Mutual, już dzwonię. Znaleziono rekina. Nie, poczekaj. Muszę najpierw wyjść na ulicę. A? No jak długo to dzwoni w ogóle, co się dzieje? Okej, warsztat, 20 tysięcy za auto. Masakra. Auto za prawie 3 miliony utopiłem. Dobra, co my tu mamy dalej? Mechanik, proszę bardzo. Vigilanta jakbyś mógł wezwać. Wzywa się. Wyzywa się już, dobrze, już. Okej. Ops. Czemu policja przyjechała ogólnie? Chciałem się dowiedzieć. Any last words? Co jest? Nie, tylko mam słów ostatnich. Kiedy się pojawi ten auto? Nie pojawiło mi się w ogóle. Ha! Całe szczęście. Trafiłeś, nie trafiłeś we mnie. Okej, szybko wsiadaj, odpalaj!
Dobra, spokojnie. Chodź, to kurde. Fun is over. Jaki fun? Fun? Nie ma fun! O, ty typie. O, ty typi panie. Jak on jeździ? Poczekaj. Szybko, 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 szybko. Turbo dostałem! Chyba turbo za duże jak na takim samochodzie. Tak, totalnie za duże. Wiesz co proponuję? O, tutaj będzie fajnie chyba. Nie. O, schody. Mówiłeś, że możesz wjeżdżać na schody. No nie, właśnie na schody bardzo fajnie wjeżdża to auto. Patrz, bez problemu. I fajnie zjeżdża ze schodów. Patrzcie. Czekaj, tylko pozbędę się problemu. Dobrze. Co ty robisz? Aha, dobra. Uwaga, zjeżdżam. Dobra. Było prosto. Tak. Tylko weź trochę wieć, o. No. Zahaczyłem się o tego. To co się? Ale zobacz, tu jest znowu ten hopsalnia. Chodź stary, mamy tu hopsalnię. Naturalną hopsalnię zbudowaną. Coś buchnęło. Nieważne. Co nie? Dobra. Dajesz, dajesz, jedziesz tutaj. Jak ci idzie? Dobrze. Dobra. Niezniszczalna siatka. Okej, zdarza się. Tu się jakiś pan potknął. Patrz, tutaj na tym. Ciekawe, czy przelecę. No, może być ciężko, ale... Dawaj. Pięknie. Dobra, nie pykło, nie pykło. Ej, zobacz, tu są schody, Bert. Piękne. Gdzie? Schody, tutaj. Schody do miasta, schody na sam szczyt po prostu. Tak, dokładnie, tylko musisz zrobić tak, żeby nie wpaść do wody. Pewnie wpadnę, no. A tu poczekaj, mam inny pomysł, żeby nie wpaść. Chwila. No tak pod kątem, żeby walnąć tam w ten barierkę, nie? Czy coś. No! To nie pomogło. Zapaliłeś mi auto! Jak to? Normalnie, walnęło w ścianę. Ona zaraz wybuchnie. Pomogę. No co? Co? No tak wyszło, no przepraszam. Nie, bo walnąłeś prosto we mnie. Wiesz, po prostu i ten. To auto jest zepsute. Też takie mocne. Nie, po prostu walnąłeś mnie w ścianę. Te auto, koło od auta się wbiło bezpośrednio w ścianę. I wyobraź sobie, że po prostu tak się zbugowało, że po prostu była lipa. Spaliłeś się. Tak. Że się trochę przypiekłeś. Gdzie... Wypadł, ludzie! Kurczę, gdzie oni tu łażą? Po samym środku tego... chodnika. Bo to jest chodnik. Dobra. Pora na zmianę auta. Co ty robisz? Nie siekier... Nie siekier, co? Nie dokończyłem. Jak ja ci zaraz normalnie typię. Nie, to jest policjant. Ono tu, gościu. Tak! Poczuj ten moc. Poczuj ten moc. Tak jest. Co tam jest? Poczekaj. Co mówisz? Mój stan psychiczny się pogarsza. Mój stan psychiczny się pogarsza? Tak. Twój stan zdrowia się pogarsza, wiesz? Czekaj, przeładowuję. Ja też przeładowuję. Słuchajcie, po prostu nie możemy zakończyć normalnie odcinka. Zawsze po prostu musi być rozwałka, nie? No co mnie bije, że nie wsiadam jeszcze do auta? Auta są tylko w bajkach. Jaki głos przerażony. Gościu, co tam, co odwalasz? Ja Paweł, ale puść tą rakietę. No dobra. Jezu jaki... No, chodź tu. Agresor. No gdzie mi w buźkę puchnąłeś, ty piełobuzie? Jak mi w buźkę wydmuchał, no? Co za typo? Paweł, ogarnij te rakiety, ja ci mówię. Ono tu. O! Z jakiej maszynówki? Zaraz maszynówkę dam. Chłopie, normalnie... Ogólnie auto bardzo fajnie się dmucha, właśnie musimy powiedzieć, dokładnie, jest mega fajne. Właśnie, jest bardzo przyjemne w dmuchaniu.
Co ty rzucasz? Nic. Czekaj, czekaj. Co jest? Nie wiem. Moja postać się zbugowała. Dobrze. Dobra. Rewolwer to nie jest dobry pomysł. Też tak myślę. Na kota. Poczekaj, jakbym ci tak trafił, tak dobrze. Zaraz. Trzymaj to, trzymaj to! Nafaszeruję cię laserkiem! Kotki lubią, kotki, nie wiesz, co zrobić, kotki lubią laserki, nie? No co jest? Tuż obok mnie, no co za łobuz? Czemu się respisz koło mnie? Proszę się koło mnie nie respić już. Aaaa! Ten laser, no. Dobrze. Kotki lubią się bawić laserem. Zawsze ścigają normalnie laser. Co je? Jakie zło ze mnie się zrobiło? Jakie normalnie zło? Zostaw ten laser, no. I tym symbolicznym akcentem możemy skończyć. W końcu normalnie się wyżyłem. Na maksa się wyżyłem. I to jest, kurde, i to jest Paweł Exposed, nie? Czyli tak. Czego on chciał przez ten cały czas. Tak, czekałem po prostu cały odcinek, czekałem na koniec odcinka, żeby móc się wyżyć. Po prostu. Się tak wyżył po prostu. Tak, dokładnie. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos. To za zwyrodniały gościu w ogóle. Co jest gość? No bo to mnie ścigasz, ty mnie. Ja nie ścigam kotów, no. Jak to nie? No po prostu. Nieprawda. Się tu schowam. Patrz, kot uciekł. Kot uciekł, schowam, wiesz, po prostu, żebyś mnie tutaj nie przyczaił. Nie przyczaił. Tak, żebym cię nie dogonił. Ej, ale mam pomysł, ale mam pomysł. Jaki masz pomysł? Ale mam pomysł. Nie rozumieć. O czym ty mówisz? Co ty kombinujesz? Dobra, okay, ja uciekam stąd, wychodzę, koniec. Nie, poczekaj. Ale mam pomysł. Żegnaj, Bert. Nie, poczekaj. Minie, największy fan cię minie.